z łazienka. Całkiem spora. Nie ma problemu, żeby wziąć prysznic. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Udo. No, rozmiarem wymiękam przy innych i to mówię otwarcie. Mają uda jak mastodonty, ale no docięciem, że tak powiem, i nie mówię tutaj, że posiadałem wszystkie rozumy, ale nie robią w ogóle na mnie chłopaki wrażenia, jeżeli chodzi o docięcie. Są pełni, są, że tak powiem, bardzo masywni, napuchnięci, żyły wiadomo mają gęstość, ale docięciem prawie każdy z nich ma, że tak powiem, flaka na tyłku i wisi im tam skóra. Jak jakieś żyły się pokazują na nogach, to u niektórych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać przy scenie, jakby na scenie, jakby ja obok nich wyglądał. Mam nadzieję, że docięciem będę najlepszy. I to mi w pełni satysfakcjonuje. Jest to moja forma życiowa, nigdy lepiej nie wyglądałem. Nigdy nie byłem lepiej docięty. Teraz jedynie co, to po zawodach skupiam się nadal na nogach. Nowe techniki, nowe próby rozbudowania tych nóg, żeby móc walczyć z tymi wielkimi koniami. Także zobaczcie, tak wygląda moje udo. Nie wiem, czy widać. Zaraz nakręcę najwyżej. O. Nie wiem, czy się widać, czekajcie. Strasznie trudno samemu nagrać. Zaraz najwyżej poproszę kolegę jakiegoś. Tak to wygląda z bliska. Wczoraj jak przyjechałem, to czułem się jako chłop. Zero motywacji do walki. Czyż nie mam po co z nim wychodzić dzisiaj. Wstałem, wyspałem, nawet mi się całkiem inaczej wyglądam. Także dla tych, którzy piszą, że forma jest słabsza, mylicie się, chłopaki. Jestem najbardziej dopierdolony w życiu, jaki byłem. Tutaj nie wiem, czy widać. Są prążki. Plecy. Nie wiem, czy widać tyłek. Trochę za mocne światło jest. Plecy mam wypalone. Tutaj kurwa nic nie ma. O brzuchu już nie mówię. No dobra, zaraz jakieś zdjęcia porobię, bo tutaj prześwietlam je ostro. Mało widać. Jeszcze raz wam nogę napnę.